Erik Carle, czyli fenomen literatury dla dzieci i jego wszystkie piękne, pięknie ilustrowane, pięknie wydane książki, picture booki dla najmłodszych i na długo, długo jeszcze. Tak, myślę, że ilustracje to mogą być inspiracją również dla dorosłych, bo według mnie to jest po prostu taki geniusz tutaj, tak? Dokładnie. Hit w ogóle, bestseller światowy, na 62 języki przetłumaczony, bardzo głodna miesiennica, którą od początku się dzieciom gdzieś tam na świecie podarowuje, prezentuje, jak się rodzą. On w ogóle stosuje też w ilustracjach taką technikę kolażu. Gdzieś tam maluje farbami i łączy te elementy, także po prostu są cudne te ilustracje. A jednocześnie są bardzo proste. Proste, tak. Jakby jego założenie takie jest, żeby gdzieś tam tak, budzić tą kreatywność u dzieci i znaleźć taką przestrzeń między szkołą a domem, tak? Z tego, co gdzieś tam wyczytałam, żeby gdzieś tam umieli siebie odnaleźć, porusza takie tematy natura, zwierzęta, tak? Czyli to, co gdzieś tam dzieci bardzo... No ja myślę, że dużo tutaj można by było wymieniać i emocje, tak? Bo... Wszystko, tak, dokładnie. W 69 Gąsienica pierwszy raz była wydana w Stanach. Także w ogóle fenomen. Czyli to już ponad 40 lat. Dokładnie. I cały czas jest u nas w 2015 Bajabuk, to był bestseller na pierwszym miejscu, tak, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ja przygotowałam... To jeszcze tylko powiem krótko tej gąsienicy, która jest strasznie głodna, zjada sobie codziennie coś. Mamy dni tygodnia, mamy owoce, mamy dziurki, w które wkładamy paluszki, czyli jakaś taka interakcja, interaktywna książeczka, a jednak książeczka z kartonowymi stronami bez guzików i przycisków. Zabawy jest mnóstwo. Zamiast guzików i przycisków myślę, że mamy tutaj dużo więcej, bo mamy i liczenie, mamy i dni tygodnia chyba, tak? Z tego co pamiętam. Tak, ona tak. Przez tydzień jadła. Tak, tak, ona przez tydzień. A w sobotę to już w ogóle zjadłam mnóstwo różnych rzeczy, także nie tylko są owoce, także są i serdelki, i parówki, i lizaki. No bolał ją brzuch, więc... Czyli emocje, tak? Emocje, bo tutaj dziecko się bardzo rozczula. Dokładnie. Zamienia się w kokon, no i na końcu, nie zdradzamy, trzeba przeczytać. No właśnie, pokazany cały cykl tutaj. Ale jest, czyli trochę biologii. To jest w ogóle to jakby numer jeden, ale oprócz jakby gąsienicy, wszystko inne zawsze jest jakby sprawdzone. I... Co ja jeszcze przygotowałam, może tutaj Biedronkę, bo chyba Biedronka to była pierwsza książka, jaką miałam z moimi dziewczynami. Też uważam, że to jest coś wspaniałego, też jest pokazane trochę biologii, dlatego że tutaj Biedronki jedzą mszyce, tak, na liściach, pomagają tym liściom przez to. Biedronka jest już na liściu, przylatuje druga, która jest taka bardziej agresywna, niemiła, tak, i każe jej zmiatać, jak to tutaj jest napisane, tak. To już chyba trochę dla starszych, to znaczy w sensie, że tak... Wiesz co, niekoniecznie właśnie, owszem dla starszych, bo tutaj są godziny tak? Więc dziecko, które się uczy, pierwsza, druga klasa, które się uczy zegara, to bardzo mu to pomaga, zwłaszcza, że tutaj jest pokazane słońce, tak? Czyli gdzie będzie to południe, gdzie będzie, bo ona o 6 rano właśnie siada na tym liściu, wyrusza, po czym dopiero właśnie wraca wieczorem, gdyż chce tutaj walczyć z każdym. Nie będę zdradzała szczegółów, ale to jest takie świetne właśnie przejście od najmniejszych takich zwierząt, z którymi Biedronka chce walczyć, do największych. Czcionka też jest wtedy powiększana, tak? Więc to tak bardzo, bardzo dziecko obrazowo strona jest coraz pokazuje. Większa, tak? Strony są coraz większe, więc to jest tak harmonijna tutaj ta koncepcja książki, że to jest niesamowite po prostu. I to słońce, które właśnie zatacza. Dokładnie. Dokładnie. Dlatego mówię, że to jest dla dzieci starszych, ale młodszych też, no bo te zwierzątka są jednak ciekawe. Historia też jest w miarę prosta, tak? Że później ona siada na wielkim wielorybie, też chce z nim walczyć, bo ona chce z wszystkimi walczyć. On ją tam płetwą odrzuca. I nie zdradzaj zakończenia, trzeba zajrzeć do książki. Więc to jest Biedronka fenomen. I to, co się moim dzieciom bardzo też podobało, to Czy chcesz być moim przyjacielem. To jest tak ciepła książka. To teraz właśnie jest nakład wyczerpany i nie był wznawiany, tak? Więc żałuję też bardzo, bo my też to znaliśmy. Aha. Bardzo. I te ogony. No właśnie, to jest historia, można powiedzieć, że o myszce, która szuka przyjaciela, ale można powiedzieć, że to jest historia o ogonach. Dla moich dziewczyn to była historia o ogonach, bo to jest tak właśnie też bardzo pomysłowo pokazane zwierzę i ogon jest z drugiej strony. Właśnie z tej strony, gdzie jest ta myszka poszukująca przyjaciela.
przyjaciela, tak? Czyli rozpoznajemy zwierzę po ogonie. Najpierw no, jest ogon tak. I zgadujemy, potem tak. Jest taka zabawa, zgadujemy, a czyli to ogon, tak? Tak, to bardzo właśnie tak to oczekiwanie u dzieci. No i co jeszcze? Każde zwierzę odpowiada gdzieś tam w swoim języku, tak? Czyli nie fuknęła foka. Czyli też można czytać, że to foka fuknęła, tak? No, tak? Małpa wrzasnęła piskliwie, to nie. Paw krzyknął, też nie, tak? Bo no, nikt nie chciał się z nią przyjaźnić, ale spokojnie, odnalazła przyjaciela. Tutaj dziecko się rzeczywiście no, zaczyna już denerwować, kiedy tego przyjaciela odnajdzie, bo to jest dziecko bardzo ważne. Tak, odnalazła przyjaciela i historia bardzo dobrze się skończyła i co jest jeszcze tutaj... Ten ogon jest jeden jednak na stronie, tak? Zaczyna się od jednego i tutaj coś się ciągnie. Coś się i to moje ciągnie, dziecko, tak. Czyli jest jakaś tajemnica też, zawsze. Jest tajemnica, ale wszystko dobrze się kończy. Myszki zaprzyjaźniły się i zdążyły się schować. A co jest wcześniej, nie zdradzam, ale bardzo, bardzo. Czyli tu się też dzieje dużo różnych rzeczy. Tak jak było w Biedronce, gdzie mamy to słońce i te tak, tak. Dnia, ta czcionka, to, że nam rosną te strony. Tutaj mamy ten jeden ogon, tak. Który gdzieś tam coś i trzeba... Wydawałoby się, tak? Że... Znaczy tak, to jest ten fenomen, prostota, tak, bo krótki tekst, tak, ilustracje też są gdzieś tam na dużo białym dużo się dzieje, tle, nie znudzi się dziecko szybko. Ale jest taka wielowątkowość, dlatego dzieci wracają do tej książki, zresztą ja sama chętnie do niej A to nie wracam. Jest takie też nachalne, że jest tak wiele wątków, że to jest już za dużo dla dziecka, tylko to jest właśnie tak podane. Absolutnie. To jest po prostu taki... I to nie jest żaden mały ogonek i tak dalej, tylko to jest prawdziwy ogon prawdziwego kangura, tak? Rzeczywiście on taki jest, tak samo lisa. Zauważ, że Lis też tutaj, on po prostu żyje na tej, ilustracji. To jest ten fenomen. To jest ten fenomen ilustracji Carle. To jest prosta ilustracja, no tak? Proszę zobacz, sama byś się w sumie narysowała, tak? Ale w tym jest to no coś. Ja to coś. Nie wiem, ale... Jest ta lustra. No jakbyś się wzięła, to byś narysowała. Ale on po prostu, zobacz jego oczy. No to coś w tym jest. Cuda, ilustracje są cudne. Tak. Zwierzęta to jest ten motyw, który się często pojawia w Ulrika Carle. Tu jest wspólnie z Billem Martinem Miś patrzy. Tekst tutaj stworzył Bill Martin i tutaj mamy taką prostą, rytmiczną wyliczankę, czyli to już naprawdę też od najmłodszych dni, bo jest raz, dwa, trzy, rudy miś patrzy, co widzi ptaszka, jakiego? I przekręcamy stronę i mamy zwierzęta, mamy kolory czerwonego i mamy rytmiczną wyliczankę, to raz, dwa, trzy, czerwony ptak patrzy, co widzi kaczora, jakiego? Żółtego. Aha, czyli dziecko czeka na powtarzalność, coś. Rytm, taka trochę wyliczanka. I czeka, taka bo zabawa, widzi coś innego, a czeka na coś wtedy odwracamy. I teraz odwracamy. Widzi konika, jakiego? Więc możemy też sobie tutaj zgadywać. No konik jest niebieski, kolory. Jest trochę... Kolory to jest coś, co ja myślę, że bardzo... Kolory, gdzieś zwierzęta, tam... natura. Także tak. Też przepiękna taka prosta, fajna wyliczanka. Tutaj na końcu będzie nawet pani i mnóstwo dzieci za nią. Raz, dwa, trzy. Kto jeszcze patrzy? Dzieci. Świetnie. I co widzicie? I tutaj mamy na końcu takie... Sumie, że także też. Jeżeli chodzi o kolory, to też przygotowałam książkę o kolorach... To jest taka przekładanka, właśnie to jest też ten fenomen Carle, że on sam tutaj całą kompozycję książki stworzył i to nie jest jedyna książka, gdzie on wymyślił kompozycję, tak, napisał tekst i zilustrował. Mhm. Bo tutaj mamy tutaj z Billem Martinem, ale to są wszystkie. Dokładnie, są... ale tutaj cała kompozycja jest jego, czyli tak. Mamy napisane dużą czcionką kolor niebieski i teraz te karty są takie odwracalne, tak? Czyli szukamy koloru niebieskiego i szukamy ilustracji, która będzie niebieska. Mhm. I tak samo mamy inne. Chociaż miałam dziewczynkę kolory... też w księgarni, która stwierdziła, że ta książka jest popsuta. Popsuta. Bo jest porwana. Ale po prostu... Ale nie, to też jest taka zabawa dla dzieci, że mamy tą harmonikę, dobrze. Że nam się tutaj... Dobrze, niech ją naprawia. Bardzo dobrze. No, niech jej naprawia. Skleja. Tak. Zielony i szukamy. Mamy też kolorowy, tak? Więc fajnie, uczymy się pole, kolorów, uczymy pole się do prostych przedmiotów i dziecka. Bawimy się harmoniką. Tak. I jeżeli chodzi właśnie o taki układ, to jeszcze moja pierwsza książka o liczbach i tutaj też właśnie szukamy. Mamy jeden, dużą czcionką, co jest bardzo ważne dla mnie, dla dzieci. Czyli też do czytania nauki później może. Dokładnie. Liczenia, czytania. Jedynka i jeden kwadrat, cztery, konsekwentnie cztery. I szukamy tutaj... czwórki, tak? Co tutaj mamy akurat 10. No i czego jest napisane, więc świetna też rzeczywiście do czytania. Super, czyli do zabawy od początku, od nie wiem, półtora roku, od dwóch lat, a później zostaje na długo, 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 bo się oczywiście. Uczymy liczyć, uczymy się czytać. Mamy sztywne strony, więc się tak szybko od małego tak. nie zniszczy i zostaje na naprawdę, więc dobrze zainwestowany. To w Polsce wydawnictwo Tatarak. Tak, w Polsce wydawnictwo Tatarak. Ja jeszcze mam Od stóp do głów, która była u mnie bardzo lubiana i też
też 2012 w Polsce. W tej chwili nie ma wznowionego nakładu, chociaż bardzo żałuję, no, ale myślę, że pewnie się niedługo ukaże. Bardzo fajna od stóp do głów. Mamy zwierzęta, które spotykają chłopca. Czyli tego samego chłopca, nie, tak? Oni się tu zmieniają, nie, dzieci się zmieniają, oni spotykają dzieci, no i generalnie pokazują, co robią i czy dzieci tak potrafią, to znaczy foka płetwą lewą uderza o prawą, czy ty też tak umiesz? Umiem, brawo, brawo. Aha. I rzeczywiście dzieci naśladują te zwierzęta, u mojego syna ulubione oczywiście. Dorele pięściami o swoje piersi dudnią, też tak umiesz zrobić? Umiem, to nie trudno. Więc to jest taka zabawa, rymuje nam się, ale ten rym nie jest taki... ciężki, tak, infantylny. Jest fajnie to zrobione. Jest to naśladowanie, te gesty. Naśladujemy zwierzaki, robimy tak jak małpka, robimy tak jak goryl, no robimy tak jak foka. To myślę, bawimy się z dzieckiem. Młodszych jest zdecydowanie, młodszych, tak. Prawda? No mój, mówię, był mały i uwielbiał to. Tutaj jest też w ogóle wygiąć szyję. Świetnie, i na końcu też są już takie trudne, bo tu trzeba zginać palce, potrafię do góry, tupać aż się kurzy jak słoń, uklęknąć jak wielbłąd, także po prostu z gimnastyka. O, tutaj świetnie. Jest kopytami trzeba w ogóle w powietrzu. Także coraz więcej takich zaawansowanych. Naśladujemy zwierzęta. Super, rewelacyjna zabawa. Mam nadzieję, że będzie nakład wznowiony, bo to jest w ogóle rewelacja. Erik Karle. Nagradzany przez gdzieś tam nagrodę Andersena, wiem, że dostawał nominację do Lindgren. Wiem też, że Erik Karle otworzył muzeum ilustracji dziecięcej. Także w Stanach. Także żyje tym tak naprawdę. Szkoda, że te ilustracje są naprawdę cudowne. Tak. Bardzo Godna Gąsienica jest wydawana w formacie też większym, takim XXL dla jeszcze młodszych dzieci. Jest kolorowanka z fartuszkiem, gdzie są te wszystkie... Znaczy jest mnóstwo gadżetów. Może u nas w Polsce jeszcze nie, ale nie pewnie... Tak, ale dużo. W ogóle z tą gąsienicą jest też taki fenomen właśnie, że jak dzieci przychodzą na świat, dostają taki tort tam gdzieś z pampersów, czy z pieluch, czy z bodziaków, pajacyków i na szczycie jest pluszowa właśnie gąsienica i ta książeczka jest zawsze taki na początek, jako ta pierwsza książka. Więc... symbol po prostu. Więc wszystko, co jest autorstwa Erika Karle, w ciemno polecamy. Jest rewelacja.